na pewno jest to potrzebne ponieważ e, poprzez takie inicjatywy integrujemy społeczność lokalną nie tylko, ale też różne grupy, e, które realizują swoje działania na terenie na przykład naszego miasta. Tutaj w muzeum jest realizowanych kilkanaście Takich zajęć różnego typu, od lepienia garków, czyli gancarstwo, od zegarmistrza, który znajduje się, od krawca, od poczty, zajęcia edukacyjne z dziećmi, które realizowane są również tutaj na obiekcie Muzeum Budownictwa Lodowego i wiele jeszcze innych inicjatyw, które muzeum wpisuje w swoim harmonogramie. Jest ich bardzo dużo, do takich najważniejszych ostatnio, który odbył się na rynku naszego... Pięknego miasta królewskiego to jest Jarmar Tutaj, już w tym tygodniu, będzie realizowane takie wspólne dzieło Muzeum Budownictwa Ludowego Karpaty Zaklęte w Drewnie oraz inicjatywy, które są w harmonogram wpisany cyklicznych imprez właśnie Muzeum Budownictwa Ludowego. Często są to tygodniowe, co tydzień, różnego rodzaju jarmarki, koncerty ludowe. Myślę, że infrastruktura służy ku temu, aby takie inicjatywy się odbywały tutaj. Stanok ma myślę, że bogatą wizytówkę, jesteśmy tutaj w subregionie bieszczadzkim, takim miastem, które pokazuje tą kulturę na bardzo wysokim poziomie. Mamy dwa muzea, Muzeum Budownictwa Ludowego, w którym dzisiaj znajdujemy się, które odwiedza kilkadziesiąt, nawet kilkaset można powiedzieć tysięcy osób w ciągu roku. Drugie muzeum to Muzeum Historyczne Zdzisława Beksińskiego, tam mamy duży też piedestał ikon, który znajduje się w muzeum. 呃啊。Uh, uh To miejsce, ten rynek galicyjski przyciąga, jak widzimy, codziennie wiele osób, wiele set osób, które odwiedza ten rynek galicyjski i nie tylko. Cały ikonostat, który znajduje się w Sanoku i cała infrastruktura związana z różnego rodzaju religiami, które towarzyszyły wcześniej Sanokowi, pokazuje, że Sanok jest taką kolebką kultury na Podkarpaciu. Drugie i trzecie miejsce zajmujemy na Podkarpaciu, jeśli chodzi o liczbę odwiedzanych turystów zaraz po łańcucie odwiedzanych turystów w danej instytucji. Jeśli chodzi o kulturę, tą ludową, na którą dziś skupiamy się podczas naszego seminarium, jest to element edukacji, który przede wszystkim w Sanoku odnalazł się bardzo mocno i mam bardzo mocne fundamenty. Skąd się to bierze? Myślę, że y, większość osób, które zarządzają takimi instytucjami, jak tutaj pan Jerzy Ginalski, dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego, przez wiele lat y, potrafili stworzyć mocne fundamenty, zarówno swoich pracowników, którzy są zaangażowani w tworzenie tego dzieła, y, na którym się znajdujemy, oraz y, przewodników, którzy tą wiedzę przekazują. Bardzo ciekawa infrastruktura, e, bardzo ciekawe dużo zajęć, które powodują to, że dzisiaj rzesze ludzi odwiedza Sanok właśnie, e, patrząc się na tą kulturę z innej perspektywy. Wracamy do korzeni, wracamy do tego, co było naturalne, było. Nat Piękne i też było edukacyjne. Dzisiaj kształcimy właśnie w Sanoku też młode pokolenia, które biorą udział w różnego rodzaju zajęciach tutaj na sanockim, na sanockim rynku galicyjskim w Muzeum Budownictwa Ludowego. Dlatego też cieszę się bardzo, że takie inicjatywy są podejmowane przez mieszkańców naszego miasta.